Państwo, dzień absolutnie wyjątkowy dla nie tylko polskiego, ale i światowego pięściarstwa. Ze mną dwie wielkie legendy, dwóch wielkich czempionów, dwa różne style, dwa różne rynki bokserskie, dwie wielkie osobowości. Dariusz Michalczewski i Tomasz Adamek. Chylę czoła. Dobry. Różni Was nie tylko styl boksowania, ale także mam wrażenie światopogląd, podejście do życia. Charakter. Charaktery macie mocne, tak. Zacznijmy od stylu walki. Ja bym to porównał tak. No, jest to ewidentnie szybkość kontra precyzja. Darek Michalczewski, no człowiek, który rzadko wychodził poza dystans. Niesamowicie precyzyjna lewa ręka, ale też, o czym warto wspomnieć, bardzo dobra wysoka garda, którą wielu ludzi pomija z bicia. Winky Wright, jest tylko niewielu zawodników, czy Chavez, którzy mogli sobie pozwolić na takie obrony i nie wychodzenie poza dystans. Znowu Tomek Adamek, no bicie kombinacjami, góra-dół, szybkość przede wszystkim. No i facet, który nie pękał przed wielkimi chłopami, bo doszedł aż do wagi ciężkiej. Panowie, kiedy patrzycie, rozumiem, że widzieliście swoje walki z przeszłości. Kiedy, Tomek, kiedy patrzysz na Darka, jak byś ocenił jego styl? Co uważasz za najmocniejszą stronę? Determinacja. No, Darek był twardy, odporny zawsze na ciosy i też miał szkołę, był w Niemczech, szkołę niemiecką. To jest ta europejska szkoła, no ale był mistrzem świata i tu nie ma pytań, bo jak jesteś mistrzem, znaczy, że potrafisz wiele i udowadniał to wiele razy w ringu. No, i jeżeli ktoś coś mówi, że a mógł tak, to nie, no mógł wejść tam po prostu też do ringu i zrobić to, co zrobił Darek. I zawsze będą, wiesz, złośliwcy, którzy będą cię atakować, mnie atakowali, atakują, to jest normalne, no, taki mamy dzisiaj świat. Mhm. Darek, kiedy patrzysz na walki Tomka, Briggs, Walker, Areola, jest tych walk trochę. Gdybyś mógł tak podsumować styl walki Tomka? Ja myślę, że Tomek miał też świetną lewą rękę, bo to tak nie idzie bez tego fakt, że on potrafił bardzo, bardzo mocno uderzyć prawą i to był jego taki wielki atut, ale pamiętam, też oglądałem tą kawalkę na żywo z Tomaszem Ulrysiem, nie pamiętam, to było gdzieś w Niemczech, w Düsseldorfie, tak, no to też takiego nową gwiazdę wschodzącą boksu niemieckiego, to miał mnie zastąpić ten Tomasz Ulrys, ale Tomek mu to wybił z głowy, także też piękne kombinacje ciosów Tomka, nie, bardzo był niesamowity. No i tak, naturalnie ta mocna prawa ręka, której ja w sumie tak do końca nie miałem. Mhm. Panowie, no i właśnie, to teraz pomówmy o tym, bo macie niesamowite kariery zawodowe. I wiadomo, no dzisiaj jest taki trend, delikatnie mówiąc, że zawodowca robi się wrok i, jak to się mówi, pcha się chłopa na ścięcie. No, w waszym przypadku jest zupełnie inaczej. Macie fenomenalne kariery amatorskie. I teraz tak, no czy w ogóle kariera w boksie zawodowym jest możliwa bez takiego fundamentu, który wy macie? Powyżej 120-150 walk amatorskich, mistrzowie Europy, wielokrotni mistrzowie Polski. Tomek, czy jak ty to widzisz? Czy jest możliwe, czy jest szansa odnieść duży sukces w boksie bez tych podwalin w boksie amatorskim? Są przypadki, że są. No, większość ma przeszłość amatorską, ale w Stanach znam chłopaków, którzy mieli 15-20 walk amatorskich, ale już wszystko pod zawodowstwo było podyktowane i są świetnymi zawodowcami. No, Europa się troszeczkę różni, bo mamy mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, olimpiada, walki. Ja walczyłem przecież w lidze, miałem 120 walk. Dokładnie. Czyli ta amatorska typowo szkoła europejska. I jest inne, inaczej to patrzymy niż na Amerykę. No, w Ameryce nie ma tego amatorstwa, można powiedzieć, że tam umarło, jest tylko tam sport, olimpiada, gdy jest, zobaczymy Amerykanów. A ci nawet już mali chłopcy, gdy idziesz do gymu, 14-15-latkowie, wszystko pod zawodowstwo, oni sparują codziennie. Są jeszcze te turnieje Golden Gloves, prawda? Golden Gloves, ale to też są, byłem może raz, no to wszystko pod zawodowstwo, tam już można powiedzieć, nie ma amatorstwa. I też to zaczyna się w Polsce, już wszyscy już myślą o zawodowstwie i, no i oby tak było dalej, no żeby chłopcy z Polski wyjeżdżali, czy walczyli w Ameryce, czy w Polsce, by mogli osiągać takie sukcesy, jak osiągaliśmy z Darkiem. No, jeśli chodzi o ciebie, Darku, no to niewątpliwie kariera zawodowa, no ja mam przynajmniej takie wrażenie, że ten amatorski styl nigdy cię nie opuścił, że tak naprawdę ty byłeś człowiekiem, który w ciągu rundy potrafił zadać 8 ciosów, ale 7 z nich było celnych. No i wysoko lewa ręka, tak, taki można powiedzieć bardzo amatorski styl.
Ja myślę, że właśnie, że jest, nie jestem tego zdania. Mi się wydaje, że ja właśnie biłem w amatorskim, się bije o wiele więcej ciosów niż zawodowym. Mhm. Ja biłem ich dosyć mało, ale rzeczywiście ja starałem się przerobić ten boks amatorski na zawodowy i myślę, że ten boks, ten fundament boksu amatorskiego jest niezbędny, bo to takie, moim zdaniem, jest trochę takie mało ambitne, te od razu przejście na zawodostwo, uczenie uników, a nie uczenie. Ja zanim ubrałem, stoczyłem pierwszą walkę, to przez 3 lata miałem technikę na sucho, można powiedzieć. Mm-hmm. Lewy prosty kroczek do przodu, prawy prosty odskok, kontra. I to były tak wszystko na sucho. Jak mieliśmy w ciągu tych 3 lat paręnaście razy rękawice na worku i mogłem na worek wejść, to był sukces. A jednak ta technika jest niezbędna. Ona później, ty musisz wstawać w nocy, bo jednym, w której godzinie musisz pozycję mieć i musisz wiedzieć lewy, prawy. Ja naturalnie miałem tą świetną lewą prostą, była taka polska szkoła boksu, lewy prosty. Ja to naturalnie przestawiłem później, tak jak mówisz, to amatorstwo. Tak, tak, że to dalej zawodowe. Nawet, ja starałem się mieć ten lewy prosty, doprowadziłem, można powiedzieć, w cudzysłowie, do perfekcji. Mm. I to była taka moja klucz do sezamie, otwórz się, można powiedzieć, bo ja w sumie tej prawej ręki bardzo rzadko używałem. To ale, jak chodziła, ale ona tam bardzo moja. Wygrałem już 100 świata z Leoncerem Barberem, z świetnym pięściarzem. To nie wiem, może jak uderzyłem 15 razy w ciągu 12 rund prawą ręką, to było naprawdę duże, to można było policzyć. Ale ja mówię, dzisiaj troszeczkę to właśnie takie, ten od razu z tych dzieciaczków robienie tego boksu zawodowego, to trochę jest taka... Taka droga na skrót, bo to jednak ta podstawa, to abecadło, które jest niezbędne później, ten fundament, to jednak jest właśnie na tych pierwszych treningach tych młodych chłopców, jak mówię, te kroczki, uderzenia, lewy odskok, prawy i tak dalej, to są bardzo ważne rzeczy, ale też zdarzają się, jak Tomek mówi, ewenementy, które po prostu są z tym urodzeni, które tylko tych później takich ewenementów jest, takich wyjątków jest bardzo mało, moim zdaniem. Ale też dalej trzeba, też można powiedzieć, że nie mają, są chłopcy, którzy chcą walczyć, ale nie ma trenerów. Ja rozmawiałem ostatnio z prezesem Nowaczkiem i on mówi, zróbmy szkolenie trenerów. I oczywiście róbcie, bo przecież trenerzy się zatrzymali, a trener się musi rozwijać wraz z zawodnikiem. Jeżeli nie będzie trenerów, to nawet gdy oni mają talent, to oni go zmarnują. No bo od kogo się mają uczyć, tak? Zgadza się. O tych trenerach też porozmawiamy troszkę później. Jeszcze mam pytanie o stricte trening, tak? Bo wielu kibiców widzi często tylko ten wierzchołek tej góry lodowej, tak? Widzą te triumfy, widzą ten moment, kiedy wychodzicie do ringu. Często nie widzą tego bólu, tych tysięcy rund sparingowych, treningów i tego, że na przykład kiedy inni bawią się w piątek i relaksują, to wy w tym czasie na przykład macie ciężkie treningi, ciężkie sparingi na treningu. Jak byliście w stanie utrzymać tak długo taką formę? Bo ja naprawdę zachodzę w głowę, no wiadomo, nie jesteście młodzieniaszkami, ale bardzo długo byliście na szczycie, tak? Jak sprawić, żeby ten trening przez tyle lat i sprawiał radość, i jak się utrzymuje tak wysoką formę przez tak długi czas? Czy to testosteron? No, powiem ci, wiesz co, no, pogoń za pieniądzem, taka jest prawda, że to jest twoja praca, moja była praca i jest dzisiaj. Rano nie przestać na kopalnię, bo też jako amator miałem, walcząc GKS Jastrzębie, byłem normalnie górnikiem. Pierwszy miesiąc zjeżdżałem, potem szedłem na trening. Później byłem już jakby oddelegowany na salę, no ale normalnie tak było. Ciężka praca. Ciężka praca, no nie ma w sporcie, nie ma ciężkiej pracy. Czyli chłopcy robili szychtę na kopalni, potem szli na trening. No to wiesz, to jest dalej Polska, to nie ma miodu od razu. Ja myślę, że tak jest też wszędzie, że to jest ta wytrwałość lat młodzieńczych, ponieważ jak byłem małym chłopcem, miałem 12 lat. W jesień na zimę przychodziło nas na salę 100 osób. Wiosna zostawało 20, lato 3. I znowu za rok był znowu nabór. Tak jak wtedy, jak moi koledzy szli na plażę, szli tam gdzieś, jeździli na biwak, ja jeździłem i chodziłem na treningi, jeździłem na obozy. I ta wytrwałość mi później została, że tak jak Tomek mówi, ta motywacją była, dla mnie też była lepsze życie. A co znaczy lepsze życie? Do lepszego życia trzeba mieć kasę. I my żeśmy sobie to wypracowali, żeśmy jednak mogli takie te duże garze kasować, ale to było tylko przede wszystkim przez ciężką pracę. Nie ma talentu, jak ja słyszę słowo talent, już dostaję gdzieś z skóry. Nie ma talentu. Po mnie przyszedł do Uniwersum Box Promotion 20 talentów stulecia
ich nie było, a ja dalej byłem. I mówię do mojego promotora, podziękowałem mu na koniec swojej kariery. Mówię, Peter, bardzo dziękuję, że mnie nie nazwałeś talentem stulecia. A to naturalnie żart, ale tak, tak. Mówię, to jest... My to wytrenowaliśmy od najmłodszych lat, od dzieciaków, że jednak kto jest tak się przebił, no ale to nie było, Tomek się nie przebił, ja nie się przebiłem przez to, żeśmy nie chodzili na treningi, tylko żeśmy, jak moja mama mnie kiedyś spotkała w czasie treningu na dworze, ja miałem wtedy 14-15 lat i ja w tym czasie treningu byłem gdzieś tam z chłopakami na podwórku. Ty jesteś zawodnikiem, ty jesteś sportowcem, daj spokój, byś się wstydził. To dla mnie było gorsze niż dostać lanie, tak? I ta ambicja pewnie w nas też mocno tak była bardzo mocna i chcieliśmy wygrywać i to są też wyrzeczenia, bo i Tomek i ja robiliśmy wagę, wiedzieliśmy jak to jest, że człowiek może kurde sobie pozwolić na dużo, a jednak nie może, bo kurde tą wagę musi zrobić, tak jak wagi nie zrobisz, to nie zarobisz, przepraszam, to nie zarobisz kasy. I to są różnego rodzaju wyrzeczenia, ile razy człowiek miał rozwaloną rękę, czy tam gdzieś łuk pęknięty, czy nos rozwalony, a jednak mimo wszystko na te sparingi się wchodziło, tak? Jednak wszystko mimo, nikt nas nie leczył, jak dzisiaj słyszę, że oni opieka lekarska, jakiś tam zawodnik chce opiekę lekarską, inny, jaką opiekę lekarską? Lód, albo ręce w lód, albo ręcznik zimny z lodem na głowę dalej. I na drugi dzień jedziemy dalej. No to się po prostu, jest to bardzo ciężka praca. Tak. Jeszcze ja jako 12-latek w Góralu Żywi dostałem nowe trampki, takie wysokie były, to ja biegałem, słuchaj, rano i wieczorem. Wydawało mi się, że jestem jak Forrest Gump, no bo miałem nowe trampki, to było takie żywe, ja byłem bez ojca wyrwany. Radość, tak? Radość tego, dostałem dres, Góral Żywiec, to wiesz, że chodziłem dumny, ale ta chęć była do treningu. Już myślę gdzieś, że może się, daj Boże, ułoży, że zrobię coś więcej, pojechałem na jakieś turnieje. Kupiłem sobie orężadę, miałem ten, bo ja byłem ze skromnego domu, że ja nie miałem ojca, nie było, że rano staje w lodówce szyneczka, baleronik, nie, tak nie było, dlatego ja bardzo szanuję pieniądze i też tak właśnie nauczyłem moje dzieci, że nie ma, że jest to brać, nie, to jest właśnie, to się, wszystko się wynosi z domu. Są walki, które właśnie oddzielają mistrzów od tych zawodników, którzy po prostu boksują i mają jakieś tam kariery. Są te walki, w których trzeba po prostu sięgnąć najgłębiej jak się da, żeby wydobyć właśnie z siebie te cechy mistrza. I wiadomo, no, macie w swojej karierze świetne walki, ale chciałbym zapytać o tą jedną, która była w pewnym sensie przełomowa, która pokazała też wam, nie tylko publiczności, że mam to coś, żeby móc się nazywać mistrzem świata, potwierdzić właśnie ten swój wysoki poziom. Która to walka? Czy to był może Briggs 1? Briggs 1, dlatego ta walka będzie do końca życia mojej pamięci. Każda walka zresztą, ale to najbardziej się pamięta, bo na to się pytanie podobne zadał przedwczoraj. Aha. Bo na 3,5 tygodnia przed walką zaczyna mnie boleć nos. Ja mówię, kurczę, coś na tobie, że ja polski chłopak przyjechał do Chicago, ani języka, ani nic. No i za 2-3 dni zaczął mi nos puchnąć. Wiesz? No i tam kolega mi wziął do jakiegoś amerykańskiego doktora, zrobił mi prześwietlenie. No i co wyszło? Nozowany w dwóch miejscach. To mnie bolało, takie dotknięcie. Dzwonię do żony, też nie miałem komórki, z tej karty takiej się brało na stacjonarny i dzwonię, Dorota, nozomany. No to co, Zomanem, to wracaj do Polski, nie? To były jakieś pierwsze, większe pieniądze, które mogłem zarobić, szansa, którą dał mi Don King. No nie, no to przeżegnałem się, wchodzę do ringu, no i wtedy walczę o mistrzostwo świata z złamanym nosem. I w drugiej rundzie, jak dostałem bombę jak krupu od nowa, żeby widać to po... No to jest niesamowita walka. I cały od krwi, wiesz, no ale wygrałem mistrzostwo świata, gdybym pewnie zwątpił. Ale twardy jak skała ten Briggs, trzeba przyznać, też. No jest, nie można rozmawiałem z nim niedawno, coś choruje troszeczkę, coś tam jakieś ma problemy, nie walczy już. No ale ta walka, takie walki się nie zapomni, gdy wchodzisz do ringu z kontuzją, to ja mówię po góralsku, dosie, dosie. Darku, twoja walka. Ja myślę, jeszcze chciałem coś do tego powiedzieć, że my pięściarze ze złamanym nosem to do lekarza nie chodziliśmy, tak? To się kładło lód na głowę albo ze spękniętymi czy rozwalonymi rękami, to się do lekarza nie chodziło, tylko był lód. Ale to poza tym. A moją taką najbardziej pierwszą świadomą walką właśnie nie. Pierwszą świadomą walkę, taką świadomą swoją, ta, która mi najbardziej przyniosła takiej satysfakcji, to była walka z Markiem Princem.
Rok akurat to był rok w tej samej hali po Virgilio Hillu, to był Oberhausen. I tam właśnie taką boksowałem świadomie. To była taka, na pewniaków chodziłeś? Nie, na pewniaku nie do końca, ale świadomie, że boksowałem tak jak chciałem, teraz uderzę, zejdę i tak dalej, widziałem, czytałem grę. To jest tak dziwnie, to jest okay. Tak może ciężko to wytłumaczyć, ale to była taka najbardziej pierwsza moja walka, którą świadomie wygrałem. Chodzi ci bardziej o taki przegląd po prostu tej walki, że tak, widziałeś... Tak, że uderzyłem, biłem, widziałem jak zejdę, ta walka mi sprawiła największą satysfakcję, można powiedzieć. No właśnie, i teraz przejdźmy na chwilkę do tych trenerów, bo rozmawialiśmy o tym, że o trenerach też w Stanach i tak dalej. No dzisiaj w cudzysłowie trenerami są goście po kursach weekendowych w cenie obiadów w dobrej restauracji. I każą na siebie mówić trenerzy, a są tak naprawdę instruktorami. No, uwolnienie tych licencji pozwoliło wszystkim dosłownie być tym w cudzysłowie trenerem. No ja mam swoje zdanie na ten temat. Co wy o tym myślicie, o uwolnieniu tych licencji? Czy to jest dobre? Czy... No, też, wiesz, to... Widziałem to, że Trzymie, taki, nie będę mówił po nazwiskach, tak, nie będziemy tak, promocji tak, robić, jak zobaczymy, jak Trzymie tarczę. Podszedł do mnie, mówię, opie, wciął te łapy, mówi, idź do roboty. A co ty mówisz, ja umiem technikę, ja umiem to. Ale co widzisz, nie wiesz, mój przy ludziach, bo nie patrzy się kogoś zawsze, ale nie, no tu nie ma ich pojęcia o poważnym sporcie. To możemy robić coś, co zrobić wagę, ty się poruszać, fitness, tak, możesz to trzymać, to możesz trzymać i ty, podejrzewam, tak. ty mi złapiesz, że ja też będziesz mi trzymał, tak? Jasne, jasne. Ale jeżeli mówimy o boksie, no to musi być profesjonalny trener, no bez dwóch zdań, to nie ma tej innej możliwości. Dla mnie, moim zdaniem, jest to bardzo też nieodpowiedzialne, bo to jest taki sport, który jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo twardy. To jest takie dawać komuś licencję, co nie ma na ten temat za dużo pojęcia, jest to bardzo nieodpowiedzialne. No zgadza się. To może doprowadzić do tragedii, dlatego też no pewnie, że nasi trenerzy nie mieli też tych wykształceń, takich nasi dawni trenerzy, na przykład jak Ryszard Bronisz, czy jak, ale oni sami boksowali, wiedzieli jak to funkcjonuje. I na przykład też czy Eckhart Dagge, też wielki mistrz świata i tak dalej, z którym boksowałem, który też boksował prawie wszystko w Stanach, czy Chuck Talami, trener od Muhammad Ali'ego, to byli trenerzy, którzy nie mieli z tych szkół, powiedzmy, ale to doświadczenie było niesamowite. A tutaj przychodzi ktoś, to tak mówisz, po kursie za dobry obiad, za cenę dobrego obiadu zostaje trenerem. Jest to dla mnie nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne. Zgadza się. No to właśnie, skoro jesteśmy przy trenerach, no to wypadałoby kilka słów powiedzieć o choćby Fritzu z Dunku, który podejrzewam miał ogromny wpływ na twoją karierę przez długi okres w twoim narożniku. Jak wspominasz Fritza? No Fritz był niesamowitym, jak to się mówi, trenerem, jeżeli chodzi o kondycję, o taktyki. To była taka stara wschodnia, DDR-owska szkoła boksu, jak ja tam mówię. I Fritz był, no naprawdę, on miał ten wielki sukces ze wszystkimi zawodnikami z tych z Niemiec wschodnich, gdzie miał mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy, mistrzów świata, tam to miał ich tam parunastu, tak? I Fritz był też no, perfekcyjnym trenerem. Miał tam swoją taką małą wadę, moim zdaniem nie miał planu B. Ale u mnie to się rzadko zdarzało, ale mimo wszystko tam niektórzy chłopacy musieli to odczuć, ale był niesamowitym trenerem, zaangażowany całym sercem i fachowcem. Takim pierwszym takim fachowcem, który on jeszcze był takim praktykiem, ale też dobrym teoretykiem. I to tam mu się wszystko razem skumulowało, no i był jednym, moim zdaniem, z lepszych trenerów. Andrzej Gmitruk, tutaj też wspomnimy to nazwisko, bardzo ważne, myślę, dla polskiego boksu. Jak ty wspominasz trenera? No już świetne pamięci. Nie zgadza się. Ja kiedyś zobaczyłem jego zawodnika, taki był, jeśli dobrze pamiętam, Norwek Steve, lekko półśredniej, czy półśredniej wadze. Pięknie boksował, takie te zejścia, tu wiesz, ten. No i tam zacząłem z nim rozmawiać, mówi, słuchaj, mówi, i zobaczył moją walkę, tam wygrałem taki, on był też mistrzem świata w Cruiserweight, Brudów. Ja wtedy dostałem najlepszą walkę, to było chyba w Finlandii na turnieju. I mówi, słuchaj, mam do ciebie propozycję, no wiesz, że mówię, panie Andrzej, wtedy mówię, panie Andrzej, no widzę, że pan tutaj dobrze rozwija się, chłopcy, u pana idę. Słuchaj, masz papiery, mówi ten, no i tak zaczął wyzwaniać później do mnie, a to było dwa lata przed olimpiadą. Polski Związek Bokserski straszył mnie sądami, że tutaj na olimpiadę jakiś tam byłem faworytem na medal i ten, a ja stwierdziłem, że
nie rozwinę się, bo czułem, że stoję w miejscu, bo jeżeli masz trochę inteligencji bokserskiej, to albo idziesz do przodu i czujesz to w sparingach, w walkach, a tego w Polsce nie było. I dlatego w 99 podpisałem pierwszy kontrakt z Andrzejem Gimitrukiem. No i wtedy zobaczyłem też naprawdę już inny boks niż ten, który był przed. No właśnie, tu się często porównuje i często się przywołuje to pytanie, kto jest najlepszym polskim zawodowcem. Ja zawsze podkreślam, że to są dwa zupełnie inne rynki bokserskie, tak? Oczywiście amerykański jest uważany za największy, za najtrudniejszy i tak dalej, ale trzeba przyznać, że rynek niemiecki w momencie, kiedy Darek zmonopolizował sobie ten rynek, no nie był łatwy. Tam też była cała masa świetnych zawodników na sali, tak? To jest... I teraz rozmawiając o tym, czego my możemy jako... nazwijmy to tak w cudzysłowie tą polską szkołą boksu, czyli czego powinni się ci nasi polscy zawodowcy nauczyć z rynku amerykańskiego i czego powinni się nauczyć z tego rynku niemieckiego na podstawie waszego doświadczenia? Czego nam brakuje, co moglibyśmy przenieść z tych dwóch rynków na to nasze podwórko? No to przede wszystkim nie ma trenerów. Trenerzy się nie chcą uczyć. Polski trener, starsi, to są moi koledzy, nikogo nie chcę, broń Boże, ubliżać. Oni myślą, że oni wszystko umią, ale tego już stylu nie ma. To było papa sztam przed papą sztamą czy po papie. Tego stylu już nie ma, dzisiaj jest inne poruszanie, inaczej walczą, to tak samo samochód też nie, samochód też 30 lat temu był inny, wolniej jeździł, tak samo jest z piłką nożną, z każdym sportem, nie ma rozwoju trenera, no to nie ma rozwoju zawodników, chociaż mają jakby mieli największy talent, no to zmarnują. Ja myślę, że są troszeczkę nasi trenerzy mało otwarci na nowe rzeczy. Bo to nie jest to, że oni są źli, bo mam takich nasi koledzy, którzy starsi, czy w naszym wieku, którzy oni są po prostu mało otwarci, że ja wiem wszystko najlepiej na tej zasadzie, ja co mi będą pierdzielić, a to i tak wiem wszystko lepiej. Nie, taki Fryc Dunek na przykład, on brał, podpatrywał lekkoatletów nawet, żeby wprowadzono do jakieś tam różne... Czerpał z innych dyscyplin. Czerpał z innych dyscyplin, tak, starał się to gdzieś tam wkleić, te inne rzeczy takie, chodzi mi o kondycyjne, czy tam i tak dalej, bo on nawet nie chciał z żadnego zawodnika zrobić coś innego, on poprawiał nam te rzeczy, które najbardziej potrafimy. On starał się doprowadzić do perfekcji. I to tutaj jest to, że co oni będą pierdzielić, trzeba być otwartym na innych trenerów, też mieć możliwość podpatrywania tych innych trenerów z innych nacji, z innych nie z innych sportów, ale wiadomo, że z boksu, tylko po prostu z innych krajów, stylów. Tak. Ale Darku, popatrzcie, Niemcy, wiadomo, inne bogate państwo, tak, też na to mieli pieniądze. A w Polsce ci trenerzy, wielu do mnie mówi, ja bym przyjechał do Stanów, no ale wiesz, nie ma sponsorów. Polska dalej jest Polską, my jesteśmy niby już kraj, który się rozwija, Unia Europejska, ale dalej nie ma pieniędzy na sport. Jeżeli nie będzie nakładu finansowego na sport, jeżeli mówię, chłopcy nie będą wyjeżdżać do Stanów, sparować z tymi, wiesz, nie chcę powiedzieć brzydko, czarnoskórymi pięściarzami obijać się, no to ten sport będzie stał, no ale to wszystko się wiąże many, nie? Jak nie ma pieniędzy, no tak samo można ich ściągać do Polski, czy z Anglii, też dobra szkoła boksu, czy z Niemiec. Wszystko jest kasa, a w Polsce chcą tak, mieć mistrzów świata, bić brawo, ludzie przychodzą, mamy kibiców, bo widać to po arenach, czy po stadionach, no ale to jest tylko kibice, tak? A żeby pokazać ten sport na najwyższym poziomie, to trzeba zainwestować. Zainwestuj, a potem bierz. Ja myślę, że to jest też kontakt ten naszych amatorskich chłopców, którzy mają mało kontaktów międzynarodowych, którzy później wyjeżdżając na taki turniej międzynarodowy, łapią od razu ciąga, bo jak tutaj w swojej tej grupie się razem z sobą biją i są lepsi i gorsi, ale oni nie mają kontaktu z czołówką. Na to potrzebne rzeczywiście finanse. Kasa. No to wszystko jest, chodzi o finanse. No tak, ja też nie po to uciekałem z Niemiec, bo mi to było dobrze, bo miałem kasę, jak miał tutaj możliwość, ten z Polski nie uciekał. Tak, były takie czasy, że zabrali mi jeden etat, zabrali mi drugi, chcieli zabrać trzeci, trzeba było uciekać, bo ja chciałem kontynuować swoją karierę bokserską i tylko tam w Niemczech była taka możliwość, czy w Ameryce, czy w Niemczech, czy na Zachodzie, tak? Ale tutaj nie było takiej możliwości, czy na emigracji. Zresztą to tak naprawdę... Polak ma zawsze podgórkę. Nie ma łatwo. Tak, łatwo nam nie przychodzi, zgadza się. Bo wiadomo, jak jesteś obcy, gdzieś wyjeżdżasz tak dalej, tylko mnie to raczej, wiesz, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mnie to zawsze motywowało bardziej jeszcze. Nawet ta nauka języka mnie bardzo motywowała, żeby szybko się nauczyć, że na początku siedziałem, nie rozumiałem nic, co mówili, a później, kurde, mówię, zobaczycie, kiedyś będziecie mnie słuchać, tak? I tak się też stało. Ich habe. Ale no, niemiecki jest naprawdę dużo cięższy niż angielski, ale to jest, tak, jest taki bardzo ciężki język, tak. Ale chodzi mi o to, że nawet ten
kontakt z ludźmi, też się gdzieś tam sobie, bo nie odniesiesz sukcesu, jak nie masz tych przyjaciół, nie masz tych znajomych, tak, nie masz tej drużyny. Ja tą sobie drużynę miałem na początku, mimo w to, że mimo wszystko, że sport jest indywidualny, potrzebujemy teamu, tak? Oczywiście. Potrzebujemy drużyny. I ta drużyna na początku, jak u mnie była nienaturalnie robiona, bo tam wszyscy dmuchali w jedną trąbkę, później jak to się rozpadło, to sobie na następną, po jakiejś tam walce, której ci dałem dupy, dałem plamę, żeby to było bardziej wyraźnie zrozumiałe, to tą drużynę sobie organizowałem sam. Zapraszałem na spotkania, na to, na tamto, żeby wszyscy znowu sobie zorganizowali tę drużynę sztucznie, tak? Ale ta drużyna jest potrzebna, bo sam jesteś nikim. No właśnie i tutaj możemy przejść, że to wszystko nie miałoby sensu bez kibiców. Tak? I zaskakujące jest też to, że no po pierwsze w przypadku Darka, no to Niemcy cię pokochali, co już w tamtych czasach Polak, zresztą chyba do tej pory jest jeszcze takie patrzenie przez Niemców na Polskę, takie no powiedzmy sobie pejoratywne, no czasami Polak tam coś ukręci, Polak do takiej roboty, a nie innej i tak dalej, i tak dalej. I teraz, no twoi kibice mieli łatwiej, bo praktycznie przez całą swoją karierę wygrywałeś, więc oni byli niesieni tym triumfem. W przypadku Tomka było nieco inaczej. Tomek miał potknięcia i twoi kibice no, cierpieli razem z tobą, tak? I teraz powiedz mi, kto przyjeżdżał na twoje walki? Bo na pewno jest ktoś, kogo warto wspomnieć i ktoś, kto był od pierwszej do ostatniej. Kogoś, kogo warto wymienić? Na pewno mój brat. Na pewno mój brat, na pewno moja siostra, na pewno najbliżsi. Moja mama nie była na wszystkich, ale ogólnie miałem parę, taką grupę z 20 osób z Polski, co byli moi bliżsi, mm-hmm, dalej bliżsi, i oni przyjeżdżali też na wszystkie moje walki. Była pewnie duża grupa ludzi, to jest z Polski, która przyjeżdżała na moje walki. I no to na pewno, wiadomo, kibice są bardzo ważni. Są jednym z... Nieśli podczas walki? Pamiętasz takie momenty, gdzie kibice cię nieśli? No ja do końca nie tak, ale to czułeś tę atmosferę, tak? To czułem, byłem tak skoncentrowany, pewnie w tych innych wyszkach, w końcowych walkach, gdzie już tej koncentracji nie było, to może mi bardziej to pomagało. Ale na tych pierwszych swoich walkach Mistrzostw Świata, tych pierwszych 15, powiedzmy, czy tam 16, to jeszcze to byłem bardzo skoncentrowany. A później już jednak ta publiczność to był takim, powiedzmy, trzecią ręką. Mm-hmm. No w przypadku Tomka, no to na pewno Polonia amerykańska, która no, kocha naszych bohaterów. Wszyscy czekali, gdy wchodziłem, już było prawie do wejścia, 30 sekund od radu. Taki Polak, się urodził. Tak jest. No nie jest to miłe. No wszystkim, weź wyobraź sobie, jest dzisiaj hala i walczysz bez kibiców. Jakie by to było widowisko? No tak było podczas pandemii, tak? Wyglądało to jak sparingi. Powiem szczerze, mi się trudno to oglądało. To kibice są bardzo ważni, a polscy kibice uważam jedni z najlepszych, bo przecież jak przychodzili do Prudential, moja pierwsza walka, to bodajże było chyba, sprzedaliśmy coś ponad 7 tysięcy, no było pewnie za 8, ale biletów sprzedanych, a ostatnia walka była 18, czyli przez te lata zbudować tyle kibiców w Stanach, a to jest, nie jest łatwe, bo Stany są wielkie, no to, wiesz, to jest naprawdę, Prudential Center powiedzieli, we love Tomasa Ramek, bo jak bary się otwierały o godzinie 5, to o 9 musieli zamykać, bo pierwszą walkę, jak pociągnęli do 11, no to by walka była na ringu i Polacy się bili z burzynami. Walki na trybunę. Potem zamykali o 9.30 bary zamykane i no, to są polscy kibice, no, kochani. Zgadza się. No, chciałbym jeszcze zahaczyć na momencik i poruszyć kwestię wiary. No, boks to ewidentnie nie są szachy. To jest sport dla twardzieli. Każdy, kto wchodził do ringu, o tym wie, że jeden cios może wywrócić życie, że tak powiem, do góry nogami. Jak wy podchodziliście do tej opatrzności wiary? Modliliście się przed walkami? Jaką odgrywa wiara rolę w życiu boksera? Kto się modli przed walkami, to znaczy, że coś tam czuje, że Pan Bóg jest. Nie, ja się modlę codziennie. Dla mnie to, kiedyś mnie atakowali troszeczkę o wiarę, ale dla mnie to, ja byłem tak wychowany. Zawsze, czy walka ta, czy była z gorszym przeciwnikiem, czy z lepszym, zawsze tak samo się modlę, codziennie się modlę. Lubię, kocham odmawiać różaniec, odmawiam go codziennie. Eucharystia. I tak żyję. Mm-hmm. Tak żyję od młodego chłopca i tak wychowałem moje dzieci. Mm-hmm. Darku, jaki był twój rytuał przed walką? Modliłeś się, koncentrowałeś? Ja rozmawiam co dzień z Bogiem. Ja rozmawiam
z Bogiem codziennie i to prawie przez cały czas. Mm-hmm. Ale ja myślę, że to był bardziej psychika, że tą wiarę tak odkładałem na drugą stronę. Dla mnie to był ten rachunek sumienia, był zawsze w szatni. Kiedy przychodziłem przed walką 2 godziny do szatni, miałem tam rachunek sumienia. I co zrobiłeś, gdzie spałeś, z kim spałeś, co piłeś, ile wypiłeś i tak dalej, co zjadłeś i tak dalej. Ile... Czy dalej był strach, znaczy, że nie, Pana Bucka się boisz. Nie, to znaczy był rachunek sumienia. Rachunek sumienia i to mi dawało albo siłę, albo nie, byłem dobrze przygotowany. Ja się nie usztywniałem, jak solidnie przepracowałem moje te wszystkie treningi, jak solidnie, jakbym dobrze się prowadziłem i tak dalej, to wtedy te nerwy były mocniejsze, tak? Nie byłem taki usztywniony i tak dalej. No i głównie to było przeważnie, pod koniec swojej kariery już miałem, gdzie już zaczynałem robić biznes, to już nie było tej koncentracji i te walki już były z tego, co ja widzę, też o wiele gorsze, gorzej to wyglądało. Ale co to znaczy wiara? Wiara to znaczy być dobrym człowiekiem dla mnie. Być dobrym człowiekiem, kochanym, miłym, sympatycznym, nie życzyć nikomu źle, tak te przykazania Boże mówią. Nie zazdrościć. Nie zazdrościć, tak. I to są takie rzeczy, nie ma nawet co komu zazdrościć, a samo ja kocham ludzi, którzy mają więcej ode mnie. Najlepiej bym chciał, żeby moi znajomi byli wszyscy bogatsi ode mnie. No to jest, kiedyś słyszałem o takiej różnicy. To jest czasami przykre, jak to się słyszy, szczególnie od kogoś z zagranicy, że Amerykanin jak widzi, że sąsiad postawił sobie większą chatę, to się zastanawia, co ma zrobić, żeby postawić 2 razy większy dom. Tak. I od Anglika usłyszałem, że Polak to się chyba zastanawia, co zrobić, żeby on tego domu nie miał. No, to jest no to troszkę takie... Ale ja wiem, to tak troszeczkę jest może... Ale pewnie są tacy ludzie wszędzie, tak? Może tak. No, ale u nas też na pewno. No i są tacy ludzie wszędzie. Polsce tak. Co on zrobił? Ty, komu pod coś. Albo, no tak jest Polakami. No. I teraz pomówimy chwilkę po tym, co po karierze, tak? No bo przychodzi taki moment w życiu sportowca, kiedy zaczyna rozumieć, że sport, a już szczególnie boks, no to sport młodych ludzi. No nie oszukujmy się, jest taki moment, w którym po prostu trzeba przewartościować swoje życie. I do 50 daleko, spokojnie. Do 50 daleko. Ale czy łatwo było wyjść wam z tego reżimu treningowego, tak? No bo jakby nie było, jest to bardzo usystematyzowany tryb życia. Od treningu do treningu, od obozu do obozu, tak? Często kosztem rodziny, znajomych, ale jest to taki, no troszkę można powiedzieć nawet egoistyczny styl życia, ale dość dobrze poukładany. Jak wspominacie ten moment, kiedy stwierdziliście, że, o jeszcze tak, może trochę za szybko, ale że no trzeba teraz znaleźć nowy sposób na życie. Czy był stres, były nerwy, czy raczej, no kurczę, dobra, trzeba teraz jako, spojrzeć na to trochę jako inaczej. Jako człowiek wielkiej wiary, no poddaj się woli Bożej. No jest początek, jest koniec, tak jak i w życiu, nie? Jest sport, no wiadomo, że się kończy. No, ja też nigdy nie myślałem, ja zawsze, wiesz, mówiłem tak, Panie Boże, daj mi zdobyć Mistrzostwo Świata. To Pan Bóg nie był skąpy, dał mi 2. A jak to każdy Polak, Panie się, może ty trzeci raz, no. A może bym zgubił, wiesz, za dużo pieniędzy miał. Nie, Pan Bóg jest co robi, no każdy ma swoją misję w życiu. Tak to dalej wspomniał, że trzeba być dobrym człowiekiem, mam żonę, córki, jestem już dziadkiem. Być dobrym człowiekiem wobec bliźnich. No i to kariera się kończy, coś trzeba robić, żeby nie zgubić, bo no, jak w domu stajesz i fajeran, to się do mnie koledzy mówią. Ty to masz dobrze. Wstajesz rano, możesz sobie wyciągnąć piwko. No tak, jak będziesz piwkował od rana, no to za 50 lat trzeba będziesz piwkować, wiesz, do końca życia. No nie, to trzeba robić, właśnie też jestem dlatego w Polsce. Trzeba sobie znaleźć zajęcie, nie? Mimo to, że ja chodzę do kościółka i w tygodniu też chodzę, no żeby ten czas zabić, no bo przecież jak to diabeł nie śpi, jak diabeł nie może, co zrobi? Babę poślij. No Darek też po zakończeniu kariery trzeba powiedzieć, że ja planowałem tą karierę już ostatnie tak 3 lata w trakcie trwania kariery, bo skończyłem w 2005 roku, 1 czerwca w Dzień Dziecka sobie zrobiłem zakończenie w 2005 roku. I ja już planowałem tą karierę pozasportową w trakcie trwania mojej kariery sportowej. Tak? To już było tak, że ta koncentracja nie była tak duża, ponieważ ja jak jeszcze tam do jakichś jeszcze czasu wstawałem z myślą o walce i się kładłem spać z myślą o walce. Tak. Jak w ciągu dnia gdzieś 10 minut zgubiłem, bez myśli to był sukces. Bez myśli o tej walce to był sukces. I ja byłem już szczęśliwy, że kończę tą karierę. Nie mogę się doczekać dnia, kiedy ja już nie będę musiał chodzić na treningi, ale jeszcze i tak mimo to przez 2 lata, jak
dwa lata po karierze wstawałem i tarłem nogą, mówię, kurde, co dzisiaj za trening i tak dalej, się budza, tu otwiera bocza, to kurde, nie musisz nigdzie iść na trening i tak dalej. Ale byłem żądny nowego życia, byłem żądny, miałem wtedy czas na, pewnie, że się imprezowało, było tego czasu dużo więcej, ale też za to, że załatwiłem sobie ten czas na biznes. I zacząłem kombinować, zacząłem pracować i ten sukces też osiągnąłem, można powiedzieć, w biznesie. To przełożyłem trochę, chociaż nie jest to do końca moje życie, ale też udzielam się charytatywnie, to mi daje bardzo dużo respektu. No właśnie o tej działalności charytatywnej też warto wspomnieć, bo czy Fundacja Równe Szanse, czy teraz projekt Tomka z Mateuszem Borkiem Box for Life. Rzadkoszy. Przepraszam. Ale jeździcie po domach dziecka, po poprawczakach, po więzieniach, po oddziałach onkologicznych. No niewątpliwie jesteście bardzo silnie zaangażowani w działalność charytatywną. Powiedzcie mi, skąd wypływa taka chęć? No, z tego, że nie wiem, oboje straciliście wcześniej ojców, nie odnieśliście tak ogromne sukcesy, bo przecież równie dobrze jest wiele osób, które są majętne, zrobiły wielkie kariery, ale nie obchodzą ich takie akcje. Wolą sobie siedzieć tam pod palmą i nie myśleć o tych mniejszych. Tak? No myślę, taty nie pamiętam, to miałem 22 miesiące, jak tata zginął. 23 miesiące dokładnie. To był też ciężki okres, ja byłem wychowany bez ojca. To już nie było łatwo w życiu. No i wiesz, życie też doświadczyło i także ja na to życie podchodzę, patrzę zawsze z taką ostrożnością, nic się nie rzucam na nic. Spokojnie mi jest, gdy Zygi przyjdzie do Stanów. Zygi mi tak, co zarobisz? Inwestujesz w nieruchomości. Mam jakieś tam apartamenty, pokupiłem, także też rano, tak Darek mówi, nie muszę iść do pracy. Ale do mnie ostatnio Mateusz rzadko właśnie dzwoni, to w tamtym roku. I mówi, Tomasz, do domu siedzisz, chodź. Pojeździmy po domach poprawczych, byłem w więzieniu. Mamy teraz wrzesień, październik, listopad, będę w Polsce, po domach kultury, po całej Polsce. Normalnie będę przygotowany, będzie z nami pedagog, psycholog. Kilka osób i będziemy mówić o swoim życiu, o swoich doświadczeniach i pokazywać młodej młodzieży, że sport może zmienić ich życie. Dokładnie tak, że nie trzeba iść tą złą drogą, no bo stoczyć się bardzo łatwo, a odbić bardzo, bardzo ciężko. No i, a widzimy dzisiaj, widzę w Polsce problem, bo tak naprawdę jak nie miałem tam kobiet, aż żyję w Stanach, nie widziałem tego problemu, a teraz, gdy przyjechałem do Polski, zobaczyłem te poprawczaki, zobaczyłem, ile jest problemów. Narkotyki, młodzi, to już się w głowie nie mieści, no więc jest problem. Jest problem, więc trzeba pomagać, jeżeli jest ta możliwość i poprzez my, co zdobyliśmy w ringu, wielkie pasy. Niech patrzą na nas młodzi, niech idą do gymu, niech idą grać w piłkę, niech robią, bo nie każdy ma talent do boksu, tak? Niech robią MMA, cokolwiek, niech robią, by nie robili głupich rzeczy, a potem jak byłem w więzieniu, 25, dożywocia. Dożywocia za co? No bo tam się jakieś dopalacze zażyli, pozabijali ludzi. No i potem już jest, muszę to powiedzieć, jest temat zamknięty. Zgadza się. Ja myślę, że ta młodzież dzisiaj ma bardzo, bardzo ciężko, bo jest więcej bodźców. Kiedyś się albo grało w piłkę, albo się chodziło na zapasy, albo się boiska były pełne kiedyś, a dzisiaj stoją puste, tak? Tak, orliki mamy świetne warunki. Tak, wszystko jest, a nie ma tych chęci, dlatego że mają dużo więcej bodźców. Czy to telewizja, jakieś tam kanałów, kiedyś był pierwszy i drugi program, internet i tak dalej. I też jest to, że myślę, że my jesteśmy po to dla tych dzieciaków, żeby im pokazać, żeby szukać swojej pasji. To jest bardzo ważne. Ja akurat miałem farta, powiedzmy, do siebie, no bo ja akurat moi wujkowie boksowali, tata boksował, bo boksowałem. Chciałem być pięściarzem, niestety zostałem, ale za to niezłym pięściarzem. Piosenkarzem. Jeszcze nie. Ale myślę, że to pokazywać, że każdy z nich ma coś dobrego, że każdy jeden ładnie maluje, drugi ładnie śpiewa, trzeci coś innego robi, jeden dobrze potrafi te rzeczy ze śrubokrętem, z łotkiem i tak dalej. Ale trzeba tej pasji szukać po prostu. To jest bardzo ważne, żeby być na tyle zdeterminowanym, na tyle, że to można odnieść ten sukces. I my jesteśmy tego przykładem, tak. Że my dajemy, że jeżeli się chce, jeżeli się będzie ciężko pracowało, jeżeli będzie zdeterminowanym, jeżeli się będzie przede wszystkim pracowitym, to ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. Dokładnie. No właśnie tutaj możemy też powiedzieć o roli klubów.
sportowych czy też bokserskich, jakby nie było, są to miejsca, w których wykuwa się nie tylko talenty sportowe, ale tak naprawdę produkuje się wartościowych obywateli. Tak? Przecież człowiek, który potrafi walczyć, tak jak w przypadku sportów walki, a w szczególności pięściarstwa, przecież to jest doskonały narybek dla służby, tak? Służby różnej, czy policjant, czy strażak, czy wojsko. Przecież tych mężczyzn i te kobiety trzeba też gdzieś produkować. Czy nie uważacie, że rola klubów jest dużo ważniejsza niż się tak naprawdę ludziom wydaje? Że troszkę jest bagatelizowana, a kluby są no, bardzo ważnymi społecznymi miejscami. No, to wszystko właśnie, co Darek wspomniał, no, dzisiaj młodzież zamiast iść do klubu czy iść na boisko, idzie do internetu. Ogląda się jakiś dziwny szelanin czy zabójstw i potem robią to na ulicy, czy zażyją narkotyki. No przecież myśmy nigdy, ja przychodziłem, rzucałem nie do nauki, nie byłem jakimś wzorowym uczniem, rzucałem torbę, szedłem na boisko, grałem w piłkę i chciałem być piłkarzem, biegałem. Miałem jakieś tam pasje w życiu. Zacząłem boksować, może to karate, ale moja głowa była, nie ułożyłem się już na, że będę się uczył, że będę studiował, tylko mówię sport. No to ta pasja to trzeba odkryć. Każdy ma talenty, bo dostaje od Boga, ale czy je rozwiniemy, wykorzystamy, no to od nas samych zależy. No Darek, ty fundujesz bardzo często też stypendia, jesteś w wielu klubach, dzisiaj też będziemy w jednym z takich lepszych klubów w Warszawie. No chyba warto inwestować w takie miejsca, warto takie miejsca promować i warto te dzieciaki wysyłać właśnie do klubów sportowych. Tak? Tak, ja myślę, że mieliśmy wtedy łatwiej, ponieważ wszystko kiedyś było za darmo i nawet ci, ja myślę, że takie największe obuzy się najbardziej do boksu nadają i tylko po prostu nie mamy stworzonych warunków, gdzie wszystko kosztuje. Dzisiaj biedni w piłkę nie grają, dzisiaj biedni nie boksują, bo ich po prostu na to nie stać. I to trzeba stworzyć tej młodzieży, że tacy dzieciaki właśnie, którzy nie mają do końca tych internetów, jak inni. I ja nie mówię, że ci, co grają w internet, się nie nadają, bo tak samo się nadają, ale ci tacy młodzi, co nie mają za dużo zajęć, co nie mają tego internetu, co nie mają tych komórek i tak dalej, to mają więcej czasu, tak? I bardziej byli, może bardziej by zaskoczyli, tak jakby ktoś się nimi zaopiekował. Ja mnie wychował mój trener też od tam któregoś roku życia, który uczył mnie, dziękuję, przepraszam, proszę, do widzenia. Który uczył nas kultury, który mówi, że boksu nie można używać na ulicy, że nie można kogoś bić, słabszego, czy młodszego, czy dziewczynki i tak dalej, tylko możesz to wykorzystać na sali, w rękawicach, z zasadami. I to było to właśnie, co taki trener bez papierów pedagoga nam nas uczył. No właśnie, skoro mówimy o zasadach, mamy dzisiaj wiele różnych styli. MMA jest bardzo popularne, freak fighty i te całe to środowisko tych sportów walki ewoluuje, coraz dziwniejsze formy, jakieś uderzanie się z liścia i tego typu rzeczy. Powiedzcie mi, czy boks tak naprawdę paradoksalnie, mimo swojej też owszem brutalnej strony, aczkolwiek każdy, kto spojrzy głębiej, wie, że brutalność to tylko jeden element jakby pięściarstwa, ale czy nie wydaje wam się, że paradoksalnie boks pozostał tą najszlachetniejszą formą sztuki walki, że jest ten atak frontalny, że właśnie nie uderzamy w tył głowy, że nie gryziemy, że zawodnik kiedy przygryzie... Nie bijemy poniżej pasa. Tak, nie bijemy poniżej pasa. Czasami lublu. Czasami. No, tak, ale czy... No też nie, to jest, tak jak mówisz, sztuka walki, zasada unikania ciosu. No bo w boksie jest największa zasada. Zadaj, nie przyjmij. Zgadza się. Szermierka na pięści. Tak jest. Im mniej przyjmujesz, twoja żywotność się wydłuża, tak? Kto dużo przyjmuje, kończy szybko karierę. No widzimy, że w Europie nie walczą tak długo jak w Stanach. Czemu? No przyjmują ciosy. Zawodnicy w Stanach ponad 50 mają, wchodzą do ringu, a w Europie rzadko się spotyka kogoś, co ma tam 50 lat, parę, 50 parę, Holyfield, ile on wojen stoczył. Ale dużo uniknął ciosu, wszystko ślisko. Przecież jak zacząłem sparować z Amerykanami, to ja im pierwsze nie mogłem trafić. No, to przecież jest ten balans, tak. Balans, tu to wiesz, że on zrobi sparing, czy walkę, on nie przyjmie nic. I to jeszcze ręce w dole, nie? Ale tak, wszystko na miękkich nogach, tak. Jest inna szkoła boksu jest. No to trzeba tam być, trzeba to przeżyć. Brakuje naszym chłopakom trochę luzu? W boksie oczywiście. No to trzeba sobie wypić, żeby będziesz można. Ja myślę, że nie ten wygrywa, kto umie uderzyć, tylko ten wygrywa w boksie, kto umie przyjąć. To umie przejść kryzys, tak? To są takie najważniejsze rzeczy.
które tak to mówi, to potrafić dobrze przyjąć, bo wszyscy przyjmują w boksie, tam gdzie drzewo to robią wióry lecą. Przyjąć trzeba potrafić, tak? Mądrość ringowa musi być. Tego nie unikniesz, że musisz przyjąć. Tak? Trzeba to przyjąć też umiejętnie. Darek, według mnie tak jest, gdzieś czytałem, głowa to jest 75%. Mm. Jeżeli jesteś, wszystko masz w głowie poukładane, to wygrywasz walkę. No, ciało wiadome, trzeba ręce, ale ręce od razu, jak głowa chce. Jak ja mam nie dyspozycję, wszystkie walki, które przegrałem, ja zawsze stając rano, 7 godzina stawałem, zawsze się żegnałem, staję koło łóżka i robię ba, 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 ba. Jest forma. A te razy, które ba, ba, Boże, dlaczego? Już wiedziałem, że nie jestem w formie, ja byłem 90%. No i te walki, które przegrałem, ja tak miałem. Mm-hmm. No chciałbym jeszcze zapytać o kondycję boksu, bo często się mówi, że boks jest wypierany przez te wszystkie inne style walki, przez popularność MMA i tak dalej. A ja mam wrażenie paradoksalnie, że z boksem wcale tak źle nie jest. No mamy PZB, owszem, zawsze można narzekać, tak? Ale mamy kontrakt z Suzuki, mamy boks olimpijski na antenie państwowej telewizji. Mamy galę choćby ostatnio Różańskiej w kolaboracji z Andrzejem Wasilewskim i grupą Boxer, gdzie naprawdę jest to, powiedzmy sobie, światowy boks, już ta realizacja tej gali wygląda zupełnie inaczej. Czy naprawdę z boksem jest tak źle, czy wręcz przeciwnie? Bo ja na przykład idę na salę i widzę coraz więcej dzieciaków z tych tak zwanych dobrych domów, że nie tylko z tych nizin społecznych, tylko przychodzą dzieci, których rodzice już doceniają. Których stać. No tak, można tak powiedzieć, ci, których stać, tak? Ale że Jak wy to widzicie? Czy boks jest w regresie, czy może nie bądźmy takimi pesymistami i wcale nie jest tak źle? Ja może pierwszy powiem, że sport jest bardziej wymagający, bardziej ambitny, bo tak jak mówiłem, powtórzę też teraz, zanim włożyłem rękawicę, to musiałem 3 lata ćwiczyć na sucho. Dzieci chcą dzisiaj wygrywać, dzisiaj chce każdy być zawodowcem, od najlepiej po pół roku chce być zawodowcem i wygrywać pasy mistrzowskie. Tak. Nie taka droga do tego, do takiego sukcesu, jak Tomek odniósł, czy ja odniosłem, trzeba mocny fundament, a ten fundament tylko może być zbudowany, jak od najmłodszych lat będziesz trenował te podstawy, te bokserskie abecadło. Bez tego nie ma szans bycia gdzieś u góry na dłuższą metę. Pewnie, że zdarzają się tam strzały jakieś, że komuś tam się uda i tak dalej, ale to są jak minion w totolotkę. Boks jest bardzo ambitnym sportem, gdzie trzeba naprawdę, są zasady. Bo tak troszeczkę, ja mówię teraz, chciałem, bo nie chcę mieszać w te freak fight, to jest dla mnie naprawdę taki żaden poziom. Jest to mało ambitne i... Darek, to jest to, nie? Jedziemy. Te freak fighty, tak. No bo taki sport jak na przykład KSW, gdzie są inne rzeczy, to już jest sport, który rzeczywiście wymaga, bo są chłopcy sprawni, którzy się potrafią technika. Bić, którzy potrafią zapasy łączyć z boksem i karate i tak dalej. Ale ci freak fajkowcy, oni muszą mieć po prostu tylko zasięgi, tak? To jest wtedy dobre, jak on ma zasięgi, wtedy on zarobi kasę. I to jest dla mnie mało ambitne, ale dzieci biorą przykład, oglądają te internety i to jest bardzo złe. Myślę, że to się niedługo zmieni. Też mam taką nadzieję. Słuchajcie, 2024, no to rok benefis Darka Gaczewskiego i pożegnanie Tomka Adamka z zawodowym ringiem. Słuchajcie, może po tych dwóch imprezach zrobimy jeszcze taką imprezę, że w końcu dowiemy się, kto jest tym najlepszym polskim zawodowcem i zrobimy pokazówkę dwóch wielkich legend polskiego boksu zawodowego. Tomasz Adamek kontra Dariusz Tygrys Michalczewski. Zrobimy, ale pierwszy zrobimy walkę razem. Ty pierwsze, że to z Darkiem. Nie ma problemu, ja z przyjemnością. Powiem szczerze. Dasz radę czy nie? Dam radę. Ja dam radę. Dla mnie byłby to ogromny zaszczyt i ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli ja już dziadek, Darek. Dlatego jestem taki. Dlatego taki człowiek jest. To zrobimy Darek na Glozo. To będzie ten freak fight. No właśnie. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Tak jest. Piąteczka.
lata, przez 3 lata miałem może 20 razy rękawice na rękach, zanim zacząłem boksować, cały czas tylko te kratki, tylko dlatego, że był tak wytrwały, tak wytrzymały, że się nie zniechęciłem, dlatego jestem tutaj, gdzie jestem, a u góry jest bardzo fajnie.